Za tydzień być może się spotkamy, a może nie, jeśli Piotr Kosiński wróci i będzie chciał Państwu coś ciekawego przedstawić albo opowiedzieć. Zobaczymy. Tak więc pozostawiam Państwa w niepewności i zapraszam do słuchania nas w przyszłym tygodniu. Natomiast teraz jeszcze obiecałem na chwilę sięgnąć do Państwa listów i kilka takich kwestii wyjaśnić dotyczących między innymi mojej nieobecności na antenie. Joanna z Warszawy napisała bardzo piękny list, dużo w nim słusznych uwag o zmianach w naszym świecie, o wszechdostępności muzyki i co za tym idzie, jakby o zanikłej ważności. Ale napisała coś, z czym się zgodzić nie mogę. Napisała, że nie mogę ingerować w pana samotność, a tą samotnością nazwała moje odejście. Ja wcale nie odszedłem w samotność, proszę państwa. To nie była ucieczka w samotność. To było jak gdyby zamknięcie za sobą pewnych drzwi. Zresztą wcale nie byłem przez ten czas samotny, wręcz przeciwnie, może wyjątkowo nawet mniej samotny niż kiedykolwiek. A przede wszystkim udało mi się odzyskać siebie i dojść do pewnych wniosków. Na przykład słuchacz z Chorzowa napisał coś takiego. Z czasem w audycjach tych naszych nocnych fascynacja muzyką ustępowała fascynacji makabrą i sensacją. Czasami pojawiały się słowa, po których nie pozostawało nic innego, jak wyłączyć odbiornik, żeby nie stracić nagromadzonej przez lata sympatii. Słuchacze mylili pana z poradnią zdrowia psychicznego, powierzając swoje problemy egzystencjalne. W istocie przesadna to odpowiedzialność dla dziennikarza muzycznego, a w zamian epatowani byli kaskadą niespełnionych tęsknot. No nie można tego było lepiej ująć. Dlatego teraz, proszę państwa, w tych audycjach będzie więcej muzyki, a mniej mnie i mniej różnych takich właśnie rzeczy. Zresztą Grzegorz z Rzeszowa napisał wprawdzie, że prezenter radiowy to nie jest maszyna cyfrowa do zapowiadania kolejnych utworów, to myślące stworzenie, człowiek, dziękuję bardzo, który ma swoje życie, swoje przemyślenia i tym się dzieli ze słuchaczami. Wytwarza się wtedy bardzo intymna atmosfera, a radio staje się czymś więcej niż kupą złomu, która potrafi w sobie wskrzesić jakiś dźwięk. Tak więc proszę się wywnętrzniać do woli przed mikrofonem radiowym, a mnie to pozwala przetrwać niektóre trudne okresy. Grzegorzu, jak będę miał coś takiego naprawdę bardzo na duszy, to na pewno powiem o tym, ale takie różne moje czarne, sarkastyczne uwagi będą raczej się pojawiały na łamach Tylko Rocka, gdzie powstała właśnie rubryka pod tytułem Opowieści, skrypty. I sądzę, że w ten sposób spróbujemy na razie. A jak już powiedziałem, w Trójce będzie przede wszystkim muzyka, od której, jak zauważyłem, ostatnio odsunąłem się dość poważnie i chciałbym to nadrobić. Chciałbym, żebyśmy po prostu słuchali. Chciałbym, żebyśmy często zmieniali płyty. Chciałbym, żebyśmy często cofali się w przeszłość, bo jak już wielokrotnie podkreślałem, współczesna muzyka do mnie nie trafia, poza nielicznymi wyjątkami. I jeśli naprawdę nie uważają mnie Państwo za zgreda, który żyje przeszłością, to strasznie się cieszę i z chęcią będę z Państwem słuchał różnych starych płyt. I teraz właśnie coś takiego znowu, taki mała wizyta w piwnicy. Po prostu, tutaj nikt już chyba nie dba o to, żeby sprowadzać interesujące płyty. Gdyby to były jakieś raperskie przeróbki muzyki Wishbone Ash dokonane przez jakiegoś półgłówka, to na pewno wyrzucono by nawet pieniądze na reklamy. Ale cóż, proszę państwa, prawdziwa muzyka i tak broni się sama. Cóż jeszcze chciałbym powiedzieć, polski BMG też na pewno nie będzie dystrybuował drugiego albumu Rorego Gallaghera, Deuce, który, uwaga, uwaga, nareszcie ma się ukazać we wrześniu na kompakcie. Ale myślę, że Jacek Megadisk Leśniewski nas tutaj uratuje. Otrzymałem list z Bochni od słuchacza, który napisał, że cieszę się bardzo, że wróciłem, ale tytułuje mnie nadal obywatelem numer 656. Oficjalnie informuję, że już nim nie jestem, między innymi dlatego, że Klub Wampirów przestał istnieć. To Towarzystwo Wzajemnej Adoracji zresztą rozczarowało mnie całkowicie i rozwiązało się wiosną tego roku. Myślę, że po prostu znudziło im się już bicie piany o niczym i te spotkania w pubach, podczas których rzekomo nic się nie działo, jak donosili mi znajomi z Anglii. Tak więc nie jestem już żadnym obywatelem 656 i cały tamten rozdział naprawdę zamknijmy. Cieszę się jednak, że ten sam słuchacz napisał: nie jesteś dla mnie zgredem puszczającym jakąś starą muzykę. Chciałbym, żebyś o tym wiedział. To a propos artykułów Tylko Roku, w którym napisałem, że tak się troszkę czułem. Bardzo się cieszę, proszę państwa, i z tego względu teraz będzie trochę starej muzyki. Prosili państwo o kilka takich utworów, rodzynków, które odkrywaliśmy tutaj w piwnicy i nie tylko. Indian Summer.
to zespół, który szczególnie się podobał. Utwór oczywiście nazywa się God is the Dog, a później grupa Raw Material i utwór Ice Queen, Lodowa Królowa, ten, w którym najbardziej słychać Killera z repertuaru Van der Graffa. To jest zresztą zespół, który bardzo podobnie debiutował. A więc Indian Summer i Raw Material w ramach takiego szybkiego skoku w daleką, zamierzchłą przeszłość. Above you.